Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym poradniku gracza. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony tak zwanym płytom głównym dla graczy, czyli specjalnym wersjom płyt głównych, które mają być zasadniczo lepsze od takich podstawowych wersji, ale przy okazji też kosztują więcej. Powiem Wam dzisiaj, czym takie płyty główne przeznaczone dla graczy faktycznie różnią się od tych tańszych, takich zwykłych wersji. Porównamy sobie także ich plusy i minusy. Myślę, że z tego poradnika dowiecie się naprawdę sporo informacji o tym typie sprzętu. Jeśli chodzi o moje doświadczenia, powiem Wam, że ja już miałem w życiu kilka komputerów i tak naprawdę typową płytę dla graczy mam dopiero w ostatnim komputerze, w najnowszym, ale powiem Wam, że różnica jest naprawdę ogromna. Pomimo, że płyta kosztowała więcej niż taka podstawowa, myślę, że wydatek w pełni się opłacił, a dlaczego, za chwilkę Wam o tym opowiem. Tak więc zapraszam Was do oglądania. Płyta główna dla graczy to na ogół wydatek większy o przynajmniej 200 zł w stosunku do wersji podstawowej. Jednak, wbrew obiegowym opiniom, nie płacimy jedynie za dopisek dla gracza, gdyż takie płyty wraz z wyższą ceną oferują wyższą jakość podzespołów i większe możliwości. Dlatego, jeśli często gracie w gry komputerowe i posiadacie wydajną kartę graficzną lub kilka kart, to płyta dla graczy będzie dla Was obowiązkową inwestycją. Wybór płyt głównych dla graczy jest naprawdę duży. Każdy z liczących się producentów sprzętu ma w swojej ofercie przynajmniej kilka modeli takich płyt głównych. Dostępne są w rozmiarach ATX i Micro ATX oraz w wersjach tak dla procesorów firmy AMD, jak i Intela. Osobiście jestem od kilku lat fanem płyt głównych firmy Gigabyte. Dlatego dobrym przykładem będzie posiadana przeze mnie obecnie płyta Gigabyte Z97MX Gaming 5 w standardzie Micro ATX. Płyta dostępna jest w cenie około 550 zł. A oto co ma do zaoferowania. Poza oczywistymi zaletami, takimi jak pełne wsparcie dla procesorów najnowszej generacji, możliwością obsługi do 32 GB pamięci w trybie Dual Channel, czy pełną obsługą kart graficznych korzystających ze standardu PCI Express 3.0, posiada także kilka fajnych udogodnień. Dla graczy bardzo ważne są gry komputerowe. Coraz więcej osób gra po sieci. Świetnym przykładem jest gra Counter-Strike Global Offensive, w którą codziennie gra zapewne kilka milionów osób na całym świecie. Płyta firmy Gigabyte posiada kartę sieciową Qualcomm Atheros Killer E2201. Która nie dość, że sama w sobie jest świetnym sprzętem, posiada także specjalne oprogramowanie, za pomocą którego możemy zarządzać obciążeniem naszego łącza internetowego. Dla przykładu wystarczy grze Counter-Strike nadać najwyższy priorytet, a podczas rozgrywki karta Killer wyciśnie z naszego łącza internetowego maksymalne osiągi, zapewniając przy tym minimalne opóźnienie w grze, czy tak zwany ping, który jest zmorą wielu graczy. Dzięki trzem portom PCI Express 3.0 i jednej PCI Express razy 1 możemy włożyć do komputera więcej niż jedną kartę graficzną lub chociażby osobną kartę dźwiękową posiadającą szynę PCI Express razy 1. Dwie z kart graficznych możemy ze sobą połączyć dzięki technologii AMD Crossfire lub Nvidia SLI. Dzięki temu możemy znacznie zwiększyć wydajność w grach. Płyta główna firmy Gigabyte oferuje także dźwięk na wysokim poziomie. Zastosowano tu układ Realtek 1150, dużo lepszy niż w budżetowych płytach głównych. Jeśli by tego było mało, układ posiada tylny wzmacniacz słuchawkowy, mamy także możliwość wymiany wzmacniacza operacyjnego i zmieniania ustawień. Układ zapewnia nieskazitelnie czysty dźwięk i bardzo niski stosunek sygnału do szumów. Mówiąc prosto, odpada nam konieczność zakupu zewnętrznego systemu audio. Jednak jeśli jesteśmy już posiadaczami jakiegoś zewnętrznego wzmacniacza lub DAC-a, możemy go podłączyć do czterech dedykowanych portów USB, które są specjalnie ekranowane, zapewniając najwyższą jakość sygnału audio. Oprogramowanie Sound Blaster XFI 3 pozwoli nam jeszcze bardziej ulepszyć dźwięk, łącznie z konwersją dźwięku stereo do dźwięku wielokanałowego, i to za jednym kliknięciem myszki. Specjalny tryb Scout Mode zapewni przewagę w grach. Kroki naszych przeciwników usłyszymy głośno i wyraźnie. Tryb Voice Effects pozwoli na zabawę z głosem
i dodawanie zabawnych efektów specjalnych. Cała strefa audio umieszczona została na oddzielnych warstwach laminatu w celu zmniejszenia wszelkich szumów i zakłóceń spowodowanych pracą komputera. Umieszczono tutaj także najwyższej jakości japońskie kondensatory, dzięki czemu wszystkie podzespoły płyty zyskały zwiększoną żywotność. Warto także wspomnieć o takich ulepszeniach jak Dual BIOS czy solidnych radiatorach sekcji chłodzenia procesora. Płyta jest bardzo dobrze przemyślana. Posiada mnóstwo przydatnych portów, łącznie ze złączem M2 do dysków SSD w standardzie PCI Express. Płyty dla graczy mają jeszcze więcej świetnych cech. Chociażby nadają się świetnie do tak zwanego overclockingu, czyli podkręcania procesora, pamięci i karty graficznej. Przy okazji płyty dla graczy po prostu świetnie wyglądają. Jeśli macie obudowę z okienkiem z plexi, posiadanie jednej z takich płyt podniesie przy okazji estetykę wnętrza komputera. Podsumowując, dopłacamy do płyty głównej dla graczy. To fakt. Jednak otrzymujemy przemyślane i praktyczne rozwiązania. Lepszą jakość materiałów, lepszy układ dźwiękowy i kartę sieciową, co powoduje, że odchodzą nam kolejne wydatki. Nie będziemy musieli zaopatrywać się w zewnętrzny układ audio czy kartę sieciową. No dobrze, w tej chwili poradnik zbliża się już do końca. Myślę, że informacji o płytach głównych dla graczy przyswoiliście sobie naprawdę sporo. Mam nadzieję, że w tej chwili widzicie, że nie jest to tylko chwyt marketingowy, nie jest to tylko nazwa, że takie płyty faktycznie mają nam dużo więcej do zaoferowania. Przez to też cena jest troszeczkę wyższa. Nie ukrywam też, że w niektórych przypadkach dopłacamy trochę za markę, za logo producenta. Jednak wraz z tą dopłatą mimo wszystko idzie lepsza jakość materiałów, lepsze wyposażenie płyty głównej i lepsze po prostu jej możliwości. Przekłada się to oczywiście na codzienne użytkowanie oraz na żywotność takiej płyty głównej. Oczywiście możecie mieć odmienne zdanie. Zapraszam Was do aktywności w komentarzach. Możecie się oczywiście wypowiadać i jak najbardziej chętnie o tym podyskutujemy. Natomiast z mojego punktu widzenia powtórzę jeszcze raz, jak najbardziej, jeśli dużo gracie, jeśli dużo modyfikujecie komputer, warto sobie zainwestować w taką płytę główną, gdyż jest to wydatek raz na kilka lat i ten wydatek dość szybko się zwróci. Ja osobiście w tej chwili nie chciałbym już wracać do takiej podstawowej płyty głównej. O wiele lepiej użytkuje mi się płytę główną z serii Gaming. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Jeśli ten poradnik Wam się przydał, jeśli Was zaciekawił, oczywiście zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnych poradnikach. Pozdrawiam Was. Cześć!